Chcielibyśmy nawiązać do tamtych lat 60., kiedy bawili się, przychodzili tutaj do lokalu, powspominać tamte czasy, zjeść słynnego, tradycyjnego tatara, zimne nogi, tradycyjna polska kuchnia, tradycyjny schabowy ze smażoną kapustą. Nie wspomnę o sympatycznej, bardzo fajnej muzyce z tamtych lat, lata 60., 70., kultura przede wszystkim lokalu. Obsługa kelnerska w pełnej profesji pozwala na tą kulturalną, fajną zabawę. Goście, którzy dotychczas nas już odwiedzali, wracają i są zadowoleni. Organizujemy imprezy okolicznościowe, komunie, chrzciny, urodziny, wesela. Różnego rodzaju imprezy, jakie sobie klient zażyczy, jesteśmy w stanie wykonać. Łącznie gości możemy przywitać około 100 osób. Także no, do 100 osób wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe możemy zorganizować. Kosmosem wróciliśmy do czasów PRL-u, żeby tak było staropolskie, naprawdę jedzenie, tak jak na przykład galaciki z golonki, które były kiedyś, sałatka jarzynowa, bigos, gołąbki, takie rzeczy, schabowy, prawdziwy golonka, taka prawdziwa staropolska. I to jest nasze takie naprawdę sztandarowe dania, których się po prostu w Pile nie zje, bo takich rzeczy nie ma. Lat temu prawie w tym miejscu istniała restauracja Kosmos, gdzie mieszkańcy Piły i okolic mogli po prostu korzystać z usług gastronomicznych. Był to lokal troszeczkę takim stylu perelowskim, gdzie można było fajnie spędzić czas. Odbywały się tu dancingi, odbywały się też różne koncerty i goście, którzy przybywali tutaj do tego lokalu, czuli się bardzo świetnie. Na obecną chwilę są tutaj na ścianach lokalu fotografie, gdzie miałem przyjemność poznać piękne historie, które doprowadzali do łez, bo mam taką jedną fajną historię. Pani, robiąc tutaj urodziny z rodziną, poprosiła mnie, czy może obejrzeć sobie fotografię. Ja mówię, proszę bardzo, i w pewnym momencie zaczęła krzyczeć, nie wiedziałam, co się stało. Potem mówię, Pani Bożeno, co się stało? A ona mówi, wie Pan co, mamusia tu jest, nie? I akurat na tym zdjęciu tutaj jest mama na fotografii, która już po prostu nie żyje, ale po prostu ta Pani przeżyła szok, że po tylu latach po prostu zobaczyła mamę.